chcemy porozmawiać z Państwem o OZE, OZE w Polsce, a bardziej precyzyjnie jeszcze o energetyce wiatrowej. Mamy tutaj grono, które z tą energetyką ma do czynienia nie od dzisiaj. To, co się stało i te wszystkie tezy wyartykułowane w postaci projektu ustawy, przede wszystkim były odpowiedzią i były zobowiązaniem na pewną dosyć znaczną część elektoratu obecnej partii rządzącej. Jest wiele gmin, jest wiele obszarów, które chcą rozwoju w Polsce energetyki wiatrowej. To jest najtańsze, najlepsze źródło OZE. To są wiatraki. Tak? One wygrywają konkurencję z solarami, z biogazowniami. Tak? Na przestrzeni tych wielu lat widać, że zawsze jakieś trudności występowały. Wiele z nich było pokonywanych, wprowadzano jakieś nowe rozwiązania, elektrownie wiatrowe powstawały. Jedyna rzecz, która tak naprawdę nas spowalnia, blokuje i powoduje jakiś tam marazm, to jest zmienność tych przepisów.